Łzy w pytaniu na śniadanie. Łukasz Nowicki wystąpił po raz ostatni, doszło do nieprawdopodobnych scen. W czwartek Łukasz Nowicki po raz ostatni poprowadził pytanie na śniadanie. Koleżanki i koledzy z programu zgotowali mu wzruszające pożegnanie. Nie zabrakło śmiechu, wspomnień, ale i łez. Łukasz Nowicki odchodzi z pytania na śniadanie. Łukasz Nowicki przez 14 lat był prezenterem pytania na śniadanie. Tworząc duet m.in. z Małgorzatą Obczowską, stał się jednym z ulubionych gospodarzy porannego show TVP. Informacja o jego odejściu wstrząsnęła fanami. W ostatnim, czwartkowym wydaniu, przyjaciele z programu postanowili w odpowiedni sposób uczcić i pożegnać swojego wieloletniego współpracownika. W pewnym momencie polały się nawet łzy. Pożegnanie Łukasza Nowickiego na czerwonym dywanie. Gdy w studiu pytania na śniadanie pojawiła się prowadząca kąciku show biznesowego, Anna Lewandowska, zaznaczyła, że to ostatni raz, gdy wraz z Łukaszem Nowickim rozpościera przed widzami czerwony dywan. W związku z tym, że prezenter nigdy nie ukrywał, że wiedza o gwiazdach nie jest jego konikiem, prezenterka postanowiła sprawdzić, ile przez lata działalności w programie zdołał się o nich nauczyć. Gospodarzowi udało się odgadnąć liczbę członków rodziny Kardashianów, ale poddał się przy pytaniu o imiona poszczególnych pań. Łzy w pytaniu na śniadanie. Gdy przyszło do wspomnień dotyczących pracy Łukasza Nowickiego w pytaniu na śniadanie, w oczach współprowadzących zaszkliły się łzy. Wzruszenie wypisane było również na twarzy samego prezentera. Absolutnie Łukasza nie porzucamy, nie zostawiamy w obcych rękach. Olga i ukochane dzieci. W te najlepsze ręce cię oddajemy, powiedziała widzom Anna Lewandowska, nawiązując do powodów rozstania z gospodarzem show, który nie ukrywał, że chce przede wszystkim poświęcić się rodzinie. Pięknie dziękuję za te 14 lat. Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Będziemy widywać się w innych sytuacjach, bo przecież nic się nie kończy, nikt nie umiera, orzekł żegnany we łzach Łukasz Nowicki. Chwilę później prezenter brał udział w kulinarnym kąciku pytania na śniadanie. Również tam nie pominięto informacji, że to ostatni raz, gdy gwiazdor może skosztować smakołyków przyrządzonych w show, przed opuszczeniem programu. Jeżeli tak ma wyglądać opuszczanie, to będę opuszczał przez 2 lata codziennie, żartował gwiazdor. Ostatnie pytanie na śniadanie z Łukaszem Nowickim. W związku z pożegnaniem Łukasza Nowickiego, w studiu pojawiło się wielu prezenterów pytania na śniadanie. Program odwiedzili Aleksander Sikora, Małgorzata Tomaszewska i Ida Nowakowska. Wszyscy zgodnie podkreślali, jak cudownie pracowało im się z gwiazdorem. Na sam koniec gospodarzowi show odśpiewano 100 lat, a nawet podjęto go przepysznym tortem. Wręczono mu również bukiet kwiatów. Wzruszony artysta podziękował wszystkim, którzy przez lata wspierali go w jego pracy.